Otwierając fanpage'a i kanał YouTube'owy, nie sądziłem, że będzie aż tak duże zainteresowanie. Dostaję bardzo dużo maili z pytaniami, które bardzo często się powtarzają. Wybrałem te, nie wiem czy najlepsze, ale 10 takich, na które chciałbym Wam dzisiaj odpowiedzieć. Będziemy dalej rozmawiali przez fanpage'a. Sami ocenicie i najwyżej rozszerzymy tą część. Jednym z głównych pytań było, jakie muzyki słucham. Powiem szczerze, że mam 33 lata, nie jestem nazbyt rozwinięty muzycznie. Podróżowałem wiele po świecie i starałem się również czerpać z miejsc, w których mieszkałem. Nie ukrywam, że słucham muzyki rosyjskiej. Spędziłem tam 4 lata, było super. Sam wychowałem się na polskim hip-hopie, na paktofonice, więc... No jestem chyba typowym 33-latkiem, który w momencie dojrzewania napotkał na swojej drodze akurat tą muzykę, ona jest ze mną do dzisiaj i oczywiście nie przejdę obojętnie obok U2 czy dobrej płyty, starej dobrej płyty Lenego Krawica, Red Hotów i to są klasyki, więc chyba jestem normalny, niczym się nie wyróżniam. Bardzo często pytacie o najśmieszniejsze przygody, które zdarzyły mi się podczas mojej przygody ze sportem. Tego jest kupa, naprawdę. W reprezentacji przodował Misiek Winiarski, a w klubach były to osoby, oczywiście ja, w których było bardzo śmiesznie. Zgubienie kogoś na lotnisku, zgubienie kogoś na stacji benzynowej, przytrzaśnięcie w toalecie, historię, że ktoś został, robiąc siusiu, my odjechaliśmy już autobusem, czy na stacji, czy na hali, czy w różnych państwach. Było śmiesznie zawsze w hotelach. Generalnie życie sportowca to jedna wielka, wesoła historia i każdy z nas mógłby napisać książkę albo jakiś, nie wiem, tomik opowiadań, wydać go i byście nie uwierzyli, że mieliśmy jeszcze czas nagranie w siatkówkę. Pytacie się o to, czy widziałbym siebie w jakimś serialu albo filmie. W serialu nie bardzo, w filmie chyba też nie. Jedynym takim miejscem, w którym mógłbym widzieć siebie jako osobę, to chyba aktor i rola agenta 007, więc... Na pewno nie ustawi się kolejka producentów ani jakichś menadżerów związanych z tym biznesem, ale właśnie w tej roli, jeżeli miałbym się złamać i robić to w filmie, to generalnie James Bond, bo to by było śmieszne. Oczywiście standardowe pytanie, jak nie siatkówka, to co? Całe moje życie wypełnione jest sportem, więc jeżeli nie siatkówka, musiałbym to zamienić na jakąś inną dyscyplinę sportu. Jak każde dziecko wychowałem się na piłce nożnej i jestem wielkim fanem naszej kopanej ekstraklasy, koszykówki, czy jakiejkolwiek formy aktywności. Sport jest... Całe moje życie przesiąknięte jest sportem, więc na pewno zostałbym w nim do końca i do końca chyba w nim zostanę. Najpierw jako siatkarz, a później będę starał się znaleźć miejsce w tym wielkim biznesie zwanym polskim sportem. Czy czytam komentarze pod swoimi materiałami, wcześniej na siatkarskiej Lidze TV, a teraz na fanpage'u i kanale YouTube'owym? Muszę się przyznać, że tak, ale nie po to, żeby usłyszeć, Kadziu, jaki ty jesteś świetny i bardzo się tym jarać, ale po to, żeby pomóc sam sobie w pracy nad sobą, nad swoim warsztatem, umiejętnościami, sposobem mówienia, dobieraniem pytań, gości. To mi bardzo pomaga, naprawdę bardzo mi pomagacie w prowadzeniu tego fanpage'a, bo bez waszych komentarzy, uwag, ani mniejszych lub większych skarg i zażaleń wcale bym się nie rozwijał, to stałoby w miejscu i nie miałoby najmniejszego sensu, więc piszcie, pomagajcie mi, komentujcie, oceniajcie, bo to jest bardzo ważne. Również pytanie, które pojawia się często, nie tylko związane z moją osobą, ale wielu sportowców jest pytanych o to, co byście powiedzieli młodemu siatkarzowi czy sportowcowi, dla sportowca, młodemu człowiekowi, który chciałby związać swoje życie ze sportem. Na pewno wytrwałość, cierpliwość, wiara w swoje umiejętności i świadomość tego, że nie każdy z nas może być zawodowym sportowcem, więc wykształcenie i moment, w którym zorientujecie się, że możecie utrzymać rodzinę, swoich bliskich, że sport może być waszą pasją i sposobem na życie, to maksymalne poświęcenie. W momencie, w którym wątpicie, to sport odda wam to. Jeżeli dacie 110%, to otrzymacie od siatkówki czy od jakiejkolwiek innej dyscypliny sportu ogromnie dużo radości i bądźcie cierpliwi i wytrwali. Praca, praca, jeszcze raz praca w 100%. Kadziu trenerem. Wielu moich kolegów, jak Sebastian Świderski, Kuba Bednaru, Przemek Michalczyk, teraz Robert Prygiel, kończą swoją przygodę ze sportem i przenoszą się na pierwsze krzesło na ławce rezerwowych. Fajna rola, nie ukrywam, że nie chciałbym tego spróbować.
dużo, długo jeszcze przede mną liczę na to, że grania, a posada trenera, bardzo odpowiedzialne zajęcie, wielu chłopaków, bardzo fajny wywiad z Damianem Dacewiczem, który powiedział, że zawodnik kończy mecz, wraca do domu, a trener kończy mecz, wraca do domu, odtwarza ten mecz jeszcze północy, szuka plusów, szuka minusów, bardzo odpowiedzialna praca, pracowanie na młodym organizmie siatkarza czy na grupie ludzi jako drużyna, więc odpowiedzialna sprawa, ale jeżeli nie media, to nie wiem, nie agent sportowy, to może siatkówka. Czy kiedykolwiek zwątpiłem w swoją karierę i chciałem powiedzieć, że mam dość? Wiele razy. To jest normalne, że każdy ma mniejsze lub większe zakręty czy wiraże w swoim życiu. Ja również. Ale poświęciłem tej dyscyplinie całe swoje życie i ona jednak zawsze mi zwracała coś dobrego. To na pewno ja więcej otrzymałem od siatkówki niż siatkówka dostała ode mnie. I bardzo się cieszę, że właśnie człowieka poznaje się nie w momentach chwały, szczytu i wielkiego klaskania, poklepywania po plecach, tylko w tych momentach, kiedy masz kontuzję, twój klub zbankrutował. Jeżeli wtedy znajdujesz siłę do pracy, to znaczy, że chyba jesteś profesjonalistą i walczysz do końca. Jak każdy z nas. Czasami mamy słabsze momenty i wątpimy, ja miałem ich wiele, ale cieszę się, że wytrzymałem. Kto zachęcił mnie do siatkówki? Wspaniały człowiek, pedagog. Nauczyciel WF-u w mojej szkole podstawowej, Ryszard Kuciak, niestety świętej pamięci. Miałem okazję spotkać człowieka, który pokazał mi, że siatkówka może być bramą do wielkiego świata. Życzę wam, żeby każdy spotkał takiego trenera, pedagoga, człowieka, który pokaże możliwości, da szansę rozwoju, bo jak ktoś mądry kiedyś powiedział, na każdej wsi jest olimpijczyk, sztuką jest po prostu odkrycie tego człowieka. Ja miałem przyjemność spotkania trenera Kuciaka, jestem z tego bardzo, bardzo dumny. No i ostatnie pytanie, dlaczego Kadziu Projekt? Całe życie chodziłem uśmiechnięty, dużo gadałem, lubiłem się wygłupiać i żartować. Teraz mogę robić to przed kamerą na fanpage'u czy kanale YouTube'owym. Jeżeli wam się to przestanie podobać, czy ja jakoś stracę motywację, bo uznam, że nie ma to sensu, to będę rezygnował, ale na razie jestem pełny energii, pełny pomysłów. Naprawdę cieszę się, że mogę to robić, cieszę się, że mogę być bliżej ludzi. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, przygotowanie do czegokolwiek innego, nowego. Piszcie, komentujcie i jesteśmy w kontakcie. Dzięki bardzo.